Nikomu nie ufamy bardziej niż strażakowi. To on niejednokrotnie ryzykuje własnym zdrowiem i życiem, ratując nasz dobytek. To on pierwszy wyciąga pomocną dłoń, wydobywając nas ze zmiażdżonego samochodu. I nie ma wówczas znaczenia, czy jest strażakiem zawodowym, czy ochotnikiem. Bycie ochotnikiem jest nawet trudniejsze. Strażacy ochotnicy nie dostają pensji. Za udział w akcjach ratowniczych przysługuje im tylko niewielki ekwiwalent. Mimo to, gdy słychać syrenę, rzucają wszystko i śpieszą na ratunek. Dlaczego? Człowiek człowiekowi musi pomagać. Jeżeli ty nie będziesz pomagał, to potem mi tobie nie będą pomagać. Jakiś to jest obowiązek człowieka. Strażakiem jestem od 2 lat. Robię to, gdyż mój ojciec też był strażakiem całe życie. Czuję potrzebę pomagania ludziom. Jesteśmy zawsze pierwsi tam, gdzie ktoś potrzebuje naszej pomocy. Ratujemy zdrowie, życie i dobytek naszych mieszkańców. Bycie strażakiem jest nierzadko rodzinną tradycją i wyniesioną z rodzinnego domu chęcią niesienia pomocy innym ludziom. Pan Wojciech, wstępując 55 lat temu w szeregi kaletnikowskich strażaków ochotników, również wzorował się na swoim ojcu. Bo to już mój ojciec wszczepił w nas to. No i to nie tylko, ale to trzeba mieć chęć, trzeba mieć we krwi to wszystko, tą pracę społeczną. Dzisiaj wśród ochotników są kolejne pokolenia. Ja byłem, potem syn i wnuczek, i jeszcze mały wnuczek czeka. Bycie strażakiem ochotnikiem nie jest łatwe. Trzeba rzucić pracę w polu, trzeba te przysłowiowe krowy zostawić niedojone i biegnąć do remizy na dane zdarzenie. Trudno jest. Czasami jest bardzo trudno pogodzić życie rodzinne, życie osobiste z tymi wezwaniami, gdyż my to robimy ochotniczo, szczerze mówiąc. Staramy się to robić jak najlepiej, jak potrafimy. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletniku powstała w 1953 roku i początki do łatwych nie należały. Nie było żadnego wyposażenia. Mieliśmy ręczną sikawkę, którą miałem przyjemność na stacji w Kaletniku pożar był, to pompowaliśmy ręcznie. No i potem powoli, jeździliśmy wozem drabiniastym na żelaznych kołach. Mieli to tak zwany kiedyś szarwark był, to oni mieli odliczeni ci wozacy szarwark i takie wynagrodzenie mieli. Następnie potem mieliśmy wóz gumowy tak zwany kiedyś, ale konny też. Już później, w późniejszym czasie do tego woza dorobiliśmy zaczep i już pierwszy lepszy ciągnik z ulicy się zabrało i się jechało do pożaru. Następnym razem potem już, to chyba w latach 80. otrzymaliśmy z Komendy Wojewódzkiej Suwałku, to była Komenda Wojewódzka w Suwałkach, żuka używanego, który długie lata dla nas służył. Jeszcze on u nas służył, to poszedł jeszcze do SP Postawelek, jeszcze u nich też służył. Następnie w którymś to 2004 roku otrzymaliśmy tego stara, otrzymaliśmy, nie można tak powiedzieć, ale kupiliśmy. 25 tysięcy on kosztował. Z tego 5 tysięcy my jako strażacy ze swoich pieniędzy zebranych od sponsorów przekazaliśmy do komendy powiatowej, tylko już komenda miejska była już w Suwałkach. No i w ten sposób mamy ten oto samochód, który służy nam bezawaryjnie. Dzisiaj jednostka ochotników w sprzęt jest znacznie lepiej wyposażona niż pół wieku temu, ale cudów nie ma. Podstawowy mamy. Mamy. To dzięki, że w 2007 roku zostaliśmy wcieleni do KSRG. To się wiąże z dotacją państwową. To nie są duże pieniądze, ale są co roku. Od 4 do 6 tysięcy. O taki większy zakup to był. Zakupiono nam z tych funduszy KSRG nożyce do cięcia samochodów. Mamy do wyszkolonych strażaków podstawowych, ratownictwa medycznego. Jest, można robić. Szkolenia, ale i dobry, nowoczesny sprzęt potrzebny jest tak zawodowym strażakom, jak i ochotnikom. Czy chirurg mógłby wykonywać dobrze swoją pracę, używając noża kuchennego? Na pewno nie. Tak samo jest w przypadku strażaka ochotnika, który nie jest w stanie wykonać skutecznie swoich działań bez profesjonalnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Najnowszy sprzęt
to przecież nie tylko najnowsze technologie, a to przede wszystkim narzędzia, które wspomagają ratowników, ochotników w ich działaniach. Nie można zapomnieć również o bezpieczeństwie samych strażaków, którzy powinni posiadać na swoim wyposażeniu stosowne ubrania ochronne, aby w trakcie prowadzonych działań ratowniczych nie narażali dodatkowo siebie na ryzyko utraty życia. Wielokrotnie zdarza się, że ochotnicy poświęcają swój każdy wolny czas prywatny, aby stać na straży życia i mienia ludzkiego. To oni najczęściej są pierwsi na miejscu zdarzenia, dzięki czemu mogą od razu przystąpić do prowadzenia działań ratowniczych. Ta szybkość działania, a jednocześnie bliskość lokalizacji remiz na terenie całego kraju powoduje, że każda z gmin na terenie Polski powinna inwestować znaczne środki, by zapewnić swoim mieszkańcom przede wszystkim bezpieczeństwo, a swoim ochotnikom sprzęt na najwyższym poziomie technicznym. Straż Pożarna Skaletnika liczy dzisiaj 25 ochotników. Na zdarzenia wyjeżdżają bardzo często, szczególnie do zdarzeń drogowych na pobliskiej ósemce okolicznych pożarów. Dumni są z tego, że od wielu lat ich jednostka jest w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, że mają swój sztandar, bez którego nie może odbyć się żadna większa uroczystość. Cieszą się ludzką życzliwością i szacunkiem. Pielęgnują tradycję 65-letniej jednostki. Marzyła się im Izba Pamięci, ale nie ma na nią pieniędzy. Marzą też o remoncie swojej remizy, bo gołym okiem widać, że budynek wymaga modernizacji. Ale nie narzekają. Cieszą się tym, co jest. Może dlatego, że prawie na co dzień widzą ogrom nieszczęścia i prawdziwe dramaty tych, którym pomagają.